Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Debester, a to kolejny odcinek z gry Zuma's Revenge. Jesteśmy w momencie, na którym skończyliśmy w poprzednim odcinku i uregulowałem właśnie w moim programie miejsce, które ma nagrywać, więc mogę już nagrywać jako pełny ekran, chociaż nie jest na pełnym ekranie, ale dobra, nieważne, nie wszystko, ja mam full screen, czy ja? Ja mam full screen, dziwne, bo ja mam mały ekran, ale chociaż nie wiem. Dobra, start. Zaczynamy naszą grę ponownie. I tak, chciałem, żeby więcej osób mnie oglądało. Zrobię nam taki bonus. Pod koniec odcinka będę mówić polecaną grę, jaką ja polecam. I tak, dzisiaj powiem ją na początku, bo jaka może być gra inna niż Zuma's Revenge na pierwszym odcinku. Tak. I czasami będę dwie gry naraz dawać wam, bo jeszcze z tej samej serii na przykład, bo na pierwszym miejscu teraz jest Zuma Deluxe i Zuma's Revenge, bo to jest praktycznie to samo, tylko trochę inna gra. Ale i tak Zuma. Słychać mnie? Coś mi się stało z audio chyba. Czy mi się wydawało. No nie wiem, tak, o tych grach to chyba słyszeliście wszystko, no więc gramy bez zbędnego przeciągania. Sorry za to przycięcie, ale coś tam się z mikrofonem skipszyło. Bomba! Boom. Okej, możemy się przesadzić tutaj, jak wiecie. Jedną już taką rundę graliśmy, to jest jedna z trudniejszych z tych, co się na Lidię skacze. Jeszcze tutaj trochę. Jeszcze tam trochę ułożę. Ile można zapełnić ten pasek? Już nie lecą nam kulki, wezmę się, zaraz tam przesadzę. Chociaż już chyba się nie opłaca, bo to są wszystkie kulki tutaj, ale bomba. Świetnie. Fioletowe, niebieskie, żółte, niebieskie, czerwone, fioletowe, zielone, fioletowe, niebieskie, niebieskie. Obyśmy teraz nie przegrali. Nie, błagam kulki. Nie, błagam. Tylko nie teraz. Nie. O nie. Jak my teraz to przegramy, to się zarąbimy. Prawie. Słychać mnie? Słychać dobrze? Znowu mi się coś stało. Ten odcinek będzie chyba bez głosu. Wiecie co, ja wyłączę, nie będę się odzywać, bo i tak nie ma co. Na koniec, już mówiłem grę, więc już nie będę się dzisiaj odzywać. Jakoś chyba wytrzymacie jeden odcinek. Za chwilę i tak nam się kończy.
Dobra, może przez tą chwilę mnie nie będzie jeszcze słychać, więc tak, to była ostatnia nasza runda. Dobra, a więc mogę powiedzieć tylko jedno. A więc komentujcie, subskrybujcie, wbijajcie na mojego fejsa i trzymajcie się do następnego. Hejka!